Kafka na venosta, ti. No dobra. Szanowni, nasi olimpijczycy tak nas na razie za bardzo nie rozpieszczają gradem medali, ale my za to, jak zwykle w olimpijskiej formie, świętujemy dzisiaj razem z wami nasz taki mały jubileusz, bo to jest 20 odcinek, mówiąc nie wiedziałam. Wprost. Nie wiedziałaś? 20. Pyk, pyk. I mówiąc wprost po raz 20 będą mówić Joanna Miziołek. I Robert Feluś. Cieszymy się, świętujemy. To jest taki jubileuszek taki. No ale zawsze te 20 to już ładnie brzmi. W 20 naszym jubileuszowym odcinku będzie też gość, tak jak już to mamy w zwyczaju od kilku odcinków. Dziś to będzie Jan Strzeżek. Jan Strzeżek to jest członek prezydium i rzecznik porozumienia. To jest szef gabinetu politycznego Jarosława Gowina. To jest warszawski radny z Bielan, a wiecie, Bielan, Gowin, będzie się działo pewnie podczas tej rozmowy. Ale zaczniemy tradycyjnie od zdziwienia. Myślę, że zdziwić się można pewnie no, tej sytuacji, która dzisiaj jest medialna, czyli temu, że Prawo i Sprawiedliwość idzie tak na ostro wobec tej ustawy Lex TVN, a nawet jeszcze politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, żeby nie nazywać tego Lex TVN, że to przecież chodzi o to, żeby uporządkować tą sytuację na rynku medialnym, żeby było właśnie polski kapitał. No tylko, że to nie do końca jest prawda, bo porównując to trochę do tych sytuacji właśnie za granicą, tam ten kapitał zagraniczny, to znaczy ich państwowy, był od początku, a tutaj byłoby to wyrzucanie kapitału zagranicznego po prostu z Polski. No i widać wyraźnie, że jest to oczywiście wymierzone w TVN24. To nie tylko w TVN24 nawet, bo tam są takie słuchy, że TVN7, ta stacja, też ona ma przestać w ogóle istnieć. Więc widać, że Prawo i Sprawiedliwość, zupełnie nie rozumiem tego po co, ale idzie na wojnę z mediami, bo tutaj się zrobi no, niezła awantura i to nie tylko z mediami, ale też ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, myślę, że to w ogóle nie ma żadnego związku z porządkowaniem rynku medialnego, tylko po prostu z ordynarną próbą zakneblowania, a przynajmniej postraszenia TVN-u, żeby nie fikał, no bo TVN nie jest jakoś przesadnie wspierający dobrą zmianę i te wszystkie akcje mają też mieć pewnie taki mrożący skutek. Znaczy jest to wysoce haniebna sprawa, jestem zdziwiony, że ona jeszcze w ogóle jest w grze, a nie została już dawno zakopana. Mnie natomiast zdziwił pan prezydent Andrzej Duda, że w pierwszym roku drugiej kadencji w końcu zrozumiał po tylu latach prezydentury, że jest prezydentem wszystkich Polaków. A z czego ten wniosek wyciągam? Pamiętacie państwo, nasze dzielne dziewczyny, wioślarki, czwórka podwójna, wyszarpały srebro. W ogóle super był ten finisz, te Niemki tam nagle się zatrzymały, nasze poszły. No i potem się w ogóle okazało, że w tej czwórce jedna dziewczyna ma dziewczynę. Nie, no kto to widział? Zrobiło się w ogóle zamieszanie. Politycy, ci, którzy się dziwią takim układom, że dziewczyna może mieć dziewczynę, a chłopak chłopaka, nie bardzo wiedzieli, co zrobić. No gratulować, nie gratulować. Pan prezydent też nie bardzo wiedział, a pan prezydent lubi sportowcom gratulować. No i nagle tak chyba dobę mniej więcej po tym srebrnym medalu, może mu tam ktoś powiedział, dobra Andrzej, jednak pogratuluj. I pan prezydent napisał, trzymam kciuki za sukcesy dużymi literami wszystkich naszych olimpijczyków. Jestem duchem z nimi zawsze, czy zdobywają medale, czy nie. Szanuję każdego dużymi literami, kto ciężko trenuje, by godnie reprezentować Polskę. Z wielką radością przyjąłem srebrny medal naszych wioślarek. Gratuluję i dziękuję. Brawo! Nasz Andrzej. To w objaśniaczu Donald Tusk. Donald Tusk, który pojawił się po dłuższej przerwie, no bo go w tym tygodniu nie było. On wczoraj wystąpił po raz pierwszy i na konferencji, i na takim spotkaniu z ekspertami Mateusza Morawieckiego do spraw epidemii, właśnie z częścią członków Rady Medycznej, co też było takie dosyć osobliwe, no bo ci sami ludzie, którzy doradzają rządowi, tutaj z drugiej strony stają przy Donaldzie Tusku, no i pewnie tam na tej rozmowie też krytykowali ten rząd, więc sytuacja jest co najmniej dziwna. No i Donald Tusk właśnie bardzo rzadko się pojawia. Pytanie dlaczego? Teraz zaczął się rzadko pojawiać. I pisam o tym w tekście, że to podobno jest taka strategia Igora Ostachowicza, żeby dawkować jego obecność w mediach, to znaczy, żeby on wychodził tylko wtedy, kiedy
kiedy ma coś istotnego do powiedzenia, bo rzeczywiście ile razy można też powtarzać to samo. No, on dzisiaj występuje w roli recenzenta, nie jest nawet parlamentarzystą, więc nie może występować z mównicy sejmowej, dlatego jest mu po prostu ciężej trochę w tej roli i oni postanowili to w ten sposób rozgrywać, ale ja nie sądzę, żeby to była dobra sytuacja, w której jednak Donald Tusk dosyć rzadko występuje i tam w Platformie też nie do końca się to podoba. Dlaczego? Dlatego, że mi się wydaje, że tak jednak rzadka obecność Donalda Tuska powoduje to, że ludzie nawet nie wiedzą, czy on w tej polityce jest. Ja miałam taką sytuację ostatnio, że poszłam do fryzjerki, która jest w centrum Warszawy, do której przychodzą ludzie, którzy bardzo często tych polityków znają, którzy współpracują z nimi, bardzo często też ludzie właśnie z ratusza przychodzą do niej. No i ona mnie zapytała, no pani to się pewnie orientuje, czy ten Donald Tusk wrócił, bo ja byłam w Grecji. No to jeżeli on będzie występował raz na tydzień, to ci ludzie się mogą nie zorientować. Znaczy oprócz tych, którzy oglądają wiadomości TVP. O nie, no to ci się orientują, tak. To zły niemiecki Tusk, wszystko dla Niemców, dla Angeli. No i też oczywiście dla Putina. No bo to tak, jest, ale to chyba to też trzeba o tym wspomnieć, mam wrażenie, jeśli chodzi o te szczepienia, no bo on właśnie mówił o szczepieniach, o tym, że tutaj powinien bardziej rząd promować między innymi w telewizji szczepienia. Ja tak często telewizji nie oglądam, ale mam wrażenie, że te szczepienia są bardzo często w telewizji. Rozmawiałam też z osobami z Ministerstwa Zdrowia, oni mówią, że to nie ma takiego wpływu, to znaczy kampanie promocyjne w tych tradycyjnych mediach, one się po prostu nie przekładają na to, czy ludzie chcą się szczepić. No i jeszcze Donald Tusk mówił o tym, że nie powinno być zakazów, tylko zachęty. No to ja bym chciała zapytać w takim razie całą Platformę Obywatelską, co ona robiła przez ostatnie tygodnie, mówiąc o tym, że jest za modelem francuskim. No właśnie, który taki jest nie do końca zachęcający, taki jest trochę poganiający. Po raz kolejny nie ukrywam, że mi się taki model podoba. No ale to już tam wiadomo, znacie mnie, szczepionkowy rasista. Uważam, że zachęty to już są dawno za nami, czy one po prostu nie działają najwyraźniej, no i tyle. I chyba już jesteśmy poza czasem zachęt, tylko trzeba przejść do działania no, takiego mocniejszego, mocniej przekonującego, przymuszającego nawet w pewien sposób do szczepień, przynajmniej niektóre grupy zawodowe w niektórych sytuacjach. No ale to jeszcze pewnie nieraz pogadamy o szczepionkach, bo czwarta fala, i tu są wszyscy zgodni, gdzieś tam sobie do nas już powoli płynie. Oczywiście myślę, że też można przejść do Platformy i Rafała Trzaskowskiego, bo on rok temu właśnie pojechał do Chorwacji na urlop, zaraz po tych wyborach, no, w których zdobył 10 milionów głosów. Pojechał na 3 tygodnie. To zaskoczyło bardzo polityków Platformy Obywatelskiej, którzy myśleli, że on po prostu tak ruszy z kopyta wtedy z tym ruchem obecnie nazywającym się Wspólna Polska, bo on też zmieniał nazwę. No i że rzeczywiście będzie taka nowa energia. Oni nawet mu wtedy proponowali, żeby on po prostu zamiast Borysa Budki został szefem Platformy Obywatelskiej. On się wtedy na to nie zgodził. Ciekawe, czy sobie teraz pan prezydent Trzaskowski, prezydent Warszawy pluje trochę w brodę, no bo gdyby wtedy wziął tę robotę, a był na fali 10 milionów głosów, tak, które uzyskał, to był naprawdę duży kapitał. I jakby wziął wtedy tę robotę, to może by w tym roku nie przeżywał takiej w sumie porażki i odsunięcia trochę, bo wrócił, jak to kiedyś u nas mówiony z naszych gości, potężny goryl i wszystkich przegonił, czyli Tusk, prawda? I porozstawiał po kątach. Może jakby Trzaskowski wtedy na tej fali 10 milionów głosów wpłynął na stołek szefa Platformy, to może ten Tusk nie miałby gdzie tą swoją białą habetą tutaj do nas przyjechać i po co? I gdzieś tam ją zaparkować. No ciekawa sprawa. Ale żeby tak nie było, że będziemy tylko rozmawiali o Tusku, o Trzaskowskim, o Platformie, to porozmawiamy też o tym, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy z naszym gościem. Naszym gościem jest rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek i przy okazji jeszcze dodam, bo to też taka anegdotyczna historia, że radny Bielan. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Ale jak pan się czuje z tym Bielan, które tam no, jest wpisane w pana CV? A ten Bielan tyle złego narobił dla Porozumienia. Ale za to Bielany są bardzo piękne. No to jest, mam wrażenie, taka niecodzienna sytuacja. Zresztą to było akurat, moim zdaniem, dość zabawne w przypadku konfliktu wewnątrz Porozumienia, że Adam Bielan nie mógł liczyć nawet na poparcie radnego z Bielan. To pokazywało poparcie dla jego całej akcji.
Taką mieliście wewnętrzną wojenkę bielańską. A jak pana zdaniem się ta wojna ostatecznie skończy? No bo słychać ze strony Partii Republikańskiej, że oni będą się domagać tej rekonstrukcji rządu i tego, żeby to ich politycy wchodząc właśnie do rządu dostali te stanowiska, które się wam należą. Więc jak to się skończy? Ale ci ludzie już są w rządzie, to znaczy Gryglas, Żalek, Cieślak, już w tej chwili jako przedstawiciele Partii Republikańskiej zasiadają w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Ale chcą więcej. Ja nie dziwię się, tak jak ich znam, to jestem przekonany, że na pewno chcą więcej, bo zawsze chcieli więcej. Nigdy nie ma tak dobrze, żeby akurat ci panowie uznali, że już jest okej, że to zaspokaja ich potrzeby. No cóż, myślę, że ciężko będzie znaleźć i takie stanowiska, i tak wielkie gabinety, które zaspokoją zarówno ich ambicje, jak i ich ego. No to oni też tak mówią o Jarosławie Gowinie, że on ma takie duże ego i że trudno mu się rozstać z władzą. A pan jak na to patrzy? Czy Jarosław Gowin odejdzie z rządu i porozumienie przez to? Jak słyszę tego typu argumenty, że Jarosław Gowin jest przyspawany do stołka, że kurczowo się go trzyma i zrobi absolutnie wszystko, żeby tylko dalej być w rządzie, to przypomina mi się zeszły rok i to, że Jarosław Gowin jest jednym z dwóch polityków, jakich znam i kojarzę, którzy w imię swoich przekonań byli w stanie zrezygnować z najważniejszych stanowisk państwowych. Także ten argument uważam za co najmniej średni. A co do tego, jaka będzie przyszłość porozumienia w Zjednoczonej Prawicy, cóż, my chcemy w tej formule dalej pracować. Są rzeczy, które nas różnią, ale cały czas ten bilans zysków i strat i punktów wspólnych jest bez porównania większy niż protokół rozbieżności. To trochę pan odpowiedział na moje pytanie, co wy jeszcze robicie w ogóle w Zjednoczonej Prawicy, bo jak choćby śledzę pana Twittera i pana wpisy albo wpisy, które pan podaje dalej, to tam jest tyle rzeczy, które idą nie po myśli na przykład prezesa Kaczyńskiego i w ogóle Prawa i Sprawiedliwości, że mam takie wrażenie, że to już jest jakoś tak mocno dla was uwierające i dla też koalicjantów, że wy tam ciągle razem występujecie. No to jakie są te rzeczy, które was łączą? Bo ja zaraz pogadamy o tych, które was dzielą. Aż włączyłem sobie, panie redaktorze, swojego Twittera i tak naprawdę przeglądam w tej chwili na żywo swoje ostatnie tweety. No cóż, jakby myślę, że zarówno pan i pani redaktor oglądacie różne media, oglądacie także telewizję publiczną. No to, że jesteśmy członkiem obozu Zjednoczonej Prawicy, nie oznacza, że nam się podoba absolutnie wszystko. To znaczy to słynne Für Deutschland i te wypowiedzi po niemiecku, to już zaczynało przypominać pewien kabaret. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która każdego dnia się zakładała, ile razy wypowiedzi po niemiecku byłego premiera, nawet często te same, przecież te wypowiedzi w jednym materiale potrafiły się pojawiać kilkukrotnie, pojawią się w największym polskim serwisie informacyjnym. No to uważam za co najmniej słabe i coś, co stawało się już powoli bardzo mocno groteskowe. Także to, że jesteśmy w obozie rządzącym, nie oznacza, że podoba nam się absolutnie wszystko. No to też nigdy to tak nie działało. Nie da się zrobić takiej sytuacji, która się podoba wszystko. No ale nie podobają się wam rzeczy teraz aktualnie kluczowe dla obozu rządzącego. Nie podoba się wam atak na TVN. Wprost mówicie, że osoby zaszczepione nie powinny być karane, dlatego że są zaszczepione, tylko powinny mieć wręcz przywileje, co na razie nie może przejść oficjalnie przez usta tych, którzy się kampanią szczepionkową zajmują. No to są takie historie, które leżą u podstaw tego, co obecnie Zjednoczona Prawica sobie wzięła na warsztat. A wy? Nie. No to... Panie redaktorze, u podstaw Zjednoczonej Prawicy leży wolność, także wolność mediów. To jest ta wartość, która połączyła te trzy środowiska. To znaczy mówiąc wprost, nawet jeżeli to byłoby lex wprost, to również porozumienie byłoby przeciw. To znaczy my nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, które media mogą funkcjonować, a które nie. My proponowaliśmy w ramach naszej poprawki, żeby efektem tej poprawki byłoby to, że wszystkie obecnie funkcjonujące media w naszym kraju dalej mogłyby nadawać. To znaczy jeżeli doprowadzimy do takiego precedensu, to potem będziemy na przykład robili lex Miziołek i pani redaktor Miziołek nie będzie mogła prowadzić programów czy żadnych dyskusji w ramach polskich mediów, nawet czy jakikolwiek inny dziennikarz. No nie, po prostu nie. Tutaj akurat są tylko dwa kolory, czarny i biały. My stajemy po tym kolorze, który mówi, że media muszą być absolutnie wolne. No tak, ale z drugiej strony, jak ja na przykład patrzyłam wczoraj na konferencję Donalda Tuska, o którym pan mówi, że właśnie media publiczne no, rzeczywiście w karykaturalny sposób go pokazują, no to kiedy on mówi do jednak dziennikarza TVP, że on mu nie udziela głosu, to też chyba coś jest nie halo. No dlatego pani redaktor powiedziałem, że świat ma więcej niż dwa kolory.
założeniu. I to, że uważam, że TVP absolutnie szaleje w zakresie Donalda Tuska, to nie znaczy, że Donalda Tuska będę idealizował, wręcz przeciwnie. Bardzo mocno średnio oceniam okres jego lata 2007-2014, kiedy był prezesem Rady Ministrów. I można lubić dziennikarzy, można nie lubić, jak każdy. Ja, pani redaktor... Jeśli się nie lubi dziennikarzy. Donald Tusk, mamy swoje sympatie i antypatie. No ale cóż, no, ja zawsze wychodziłem z założenia jako rzecznik, że no to ja jestem dla państwa i ja konsekwentnie odpowiadam na wszystkie państwa pytania, czy niektórych z państwa lubię, czy nie. I wychodzę z założenia, że taką samą zasadą powinien się kierować każdy inny polityk. Cóż, jest pytanie od dziennikarza, no to się po prostu odpowiada. Panie rzeczniku, to jeszcze o Polskim Ładzie porozmawiajmy, bo to jest też rzecz teraz wzięta na tapet przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko idzie w tym kierunku, jak to będzie cudownie i jak wszyscy, jeśli by słuchać ministra finansów, wszyscy na tym skorzystamy. No, a tutaj czytam, Jan Strzeżek pisze na Twitterze, podatki to nie są tylko słupki w Excelu, zmiany podatkowe realnie wpływają na życie Polaków, a Porozumienie nie zgodzi się na radykalną podwyżkę podatków w trakcie walki gospodarczymi skutkami koronawirusa. Im więcej złotych w kieszeni Polaków, tym lepiej. To ten minister finansów to trochę nas buja, nie? Że tak wszyscy skorzystamy na tym Nowym Ładzie. Znaczy, panie redaktorze, no to nie jest jakieś takie niesamowite narzędzie, ale myślę, że każdy z nas, przynajmniej my, którzy poruszamy się w tej bańce twitterowej, widział już nie jeden kalkulator Polskiego Ładu i pewnie nie każdy z nas nieraz wpisywał różne warianty, jak bardzo będzie stratny albo jak bardzo zyska na tych rozwiązaniach. No myślę jednak, że przede wszystkim ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, no to mogli się zdziwić, jak bardzo czerwone są te słupki pokazujące straty na wprowadzeniu tych rozwiązań. No, wbrew temu, co niektórzy myślą, albo niektórzy chcieliby zapomnieć, cały czas walczymy z pandemią. Nie mamy już 30 tysięcy zakażeń dziennie, mamy ich zdecydowanie mniej i dobrze, ale to nie znaczy, że ta walka się skończyła. Chcąc, żeby słowo lockdown było tylko i wyłącznie przykrym wspomnieniem, chcąc, żeby świat wracał powoli do normy, żeby również kondycja polskiej gospodarki wracała na te tory wzrostu, no to nie jest moment na to, żebyśmy jako państwo jeszcze głębiej wsunęli dłoń do kieszeni Polaków, tylko wręcz przeciwnie, to jest czas na obniżki, na ułatwianie, na upraszczanie. Polscy przedsiębiorcy od półtora roku naprawdę prowadzili heroiczną walkę. To znaczy myślę, że każdy z nas zna kogoś, kto prowadzi restaurację, kto prowadzi jakiś zakład usługowy i każdy wie, jak wielkie straty ci ludzie ponosili i mimo dużej pomocy ze strony państwa, to było oczywiste, że nie da się tego zrekompensować w skali 1:1. No, po prostu się nie da. No, dlatego teraz nie możemy jeszcze w momencie, kiedy ci ludzie złapali drugi oddech, zaczęli powoli wracać do normalności. Teraz mi jeszcze wbić tę dłoń w kieszeń głębiej i wyciągnąć więcej pieniędzy. No nie. No tak, ale wspomniał pan o tej pomocy państwa, były tarcze, no one też różnie trafiały do ludzi i też znam takich przedsiębiorców, którzy bardziej chyba zyskali nawet na tych tarczach niż na tym, gdyby normalnie pracowali, ale no mówi pan o pandemii, składka zdrowotna, podniesienie składki zdrowotnej to jest właśnie kwestia pandemii. Przecież wszyscy narzekaliśmy na to, że służba zdrowia jest niedofinansowana, że nie ma możliwości do tego, żeby ratować czasem ludzi. Ludzie gdzieś tam w tych karetkach jeździli i umierali w tych karetkach. Więc teraz mówienie o tym, że ta składka zdrowotna nie powinna być podnoszona wobec tego, co się stało, no to chyba też nie jest do końca konsekwentne. Nie, pani redaktor, ja bym postawił tezę inną pod tym kątem, że to, że potrzebne są większe nakłady na służbę zdrowia, nie oznacza, że musimy zabrać przedsiębiorcom czy zabrać klasie średniej, bo do tego się to sprowadza. To na przykład sprawia, że może zamiast szukać dodatkowych wpływów, zobaczmy, gdzie możemy zredukować wydatki. To znaczy państwo nie musi być obecne w każdym obszarze. Państwo nie musi być absolutnie wszechogarniające każdy aspekt ludzkiego życia. Ba, nasza wizja państwa jako Porozumienie jest taka, że państwo ma być silne, ma być skuteczne, ma być sprawne, ale ma być ograniczone i przede wszystkim oddawać kompetencje, szczególnie te lokalne, samorządom. No, ja cały czas będę stawał na straży, że po tym jak półtora roku polscy przedsiębiorcy walczyli z koronawirusem, a takich sytuacji, kiedy ktoś zyskał na mówiąc brutalnie, na koronawirusie i na tarczach, to są raczej jednostkowe przypadki niż reguła, bardziej wyjątki od reguły. I to nie jest moment, żeby im pieniądze teraz ubywało. Oni muszą mieć teraz czas na to, żeby się odbudować, żeby ich biznesy z powrotem zaczęły działać, a nie żebyśmy im zabierali więcej pieniędzy. Czyli nie podnosić składki zdrowotnej. My wychodzimy z założenia, że można poszukać innych rozwiązań po stronie wydatków. To znaczy można inaczej
środki państwowe wydawać. Myślę, że cały czas jesteśmy zwolennikami i to Jarosław Gowin za każdym razem, gdy piastował publiczny urząd, wprowadzał w życie, czyli tworzymy nowy przepis, likwidujemy dwa, deregulujemy, ograniczamy funkcjonowanie państwa, zachowując jego skuteczność. Szukajmy po stronie wydatków i starajmy się ograniczać i te środki przekazujemy na służbę zdrowia. To jeszcze do polityki wróćmy i do Tuska, o którym tu już mówiliśmy. Tak jak powiedziałem, no, ta wasza koalicja taka szorstka jest. Widzę, że ten Nowy Ład też nie będzie czymś, co was jakoś specjalnie zbliża z koalicjantami. A są może jakieś rozmowy na linii takie ciche, gabinetowe, Tusk-Gowin? Przecież to kiedyś byli zawodnicy z jednej drużyny. Jak to tam wygląda? Dzwonią do siebie? Słuchaj, Donald, a jakbym tak wrócił? Albo słuchaj, Jarek, wróciłbyś może, ty tak fikasz temu PiS-owi. Jak to tam wygląda na tej linii? Panie redaktor, ja już widzę ten fragment tej rozmowy w telewizji publicznej, ale mówiąc absolutnie, absolutnie serio, ostatni raz Jarosław Gowin rozmawiał z Donaldem Tuskiem 8 lat temu, z małym haczykiem, gdy Donald Tusk informował go o tym, że go zdymisjonuje z funkcji ministra sprawiedliwości. My jesteśmy, wbrew temu, co chcieliby widzieć krytycy, czy ci, którzy źle życzą Zjednoczonej Prawicy, w obozie rządowym współpracujemy z PiS-em i z Solidarną Polską i nie chcemy tego zmieniać. To znaczy, my się umówiliśmy 2 lata temu niecałe, przy okazji wyborów parlamentarnych, na konkretne rzeczy, które chcemy wprowadzić w życie. My to chcemy zrobić, tak? Tylko że różnią nas pewne detale, mniejsze lub większe, ale w tej chwili mowa o tym, żeby zmieniać skład obozu rządowego w trakcie, kiedy cały czas walczymy z pandemią, jest po prostu nieodpowiedzialne. Ja usłyszałam nawet taki, nie wiem czy to żart, ze strony jednego z polityków, że Jarosław Gowin jest jedynym politykiem, którego tak samo nie lubi, bądź też nienawidzi Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk. To można powiedzieć, że prawdziwy symetrysta. No, pani redaktor, stara szkoła polityki jest taka, że należy wywoływać emocje. Akurat odniosę się do tej anegdotki. Dobrze, to była pełna emocji rozmowa z naszym gościem. Jan Strzeżek był naszym i Państwa gościem, członek prezydium i rzecznik porozumienia. Dziękujemy bardzo, panie rzeczniku. Kłaniam się nisko, życzę miłego weekendu. Dziękuję bardzo. Właśnie, życzymy miłego weekendu, życzymy bezpiecznego weekendu. Piątek jest dzisiaj, za chwilę gdzieś pewnie wyruszycie nad wodę albo już tam jesteście, bo jesteście na urlopie. I pewnie niestety na koniec niedzieli wjadą w serwisach znowu informacje o kolejnych topielcach. Coś złego w tym roku się dzieje w tej kwestii. Statystyki są gorsze niż kiedykolwiek. Wejdźcie na wprost.pl, zobaczcie najnowsze wydanie naszego tygodnika, zobaczcie okładkę. Jest mocna, jest symboliczna, a w naszym tygodniku też rozmowa z ratownikami wodnymi, którzy opowiadają, jak się zachowujemy, niektórzy z nas, na plażach, nad wodą generalnie. Groza. Więc zachowujcie się rozsądnie. Tego wam życzymy. To był 20. odcinek mówiąc wprost do państwa. Mówili wprost do państwa, ale się pomyliłem na koniec. Joanna Miziołek i Robert Feluś. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia.